Ten kierunek na przekonywanie tych niezdecydowanych, ich jest kilkanaście procent według badań różnych socjologicznych, to tak waha 15, trochę więcej. Proszę? Moim zdaniem 70 to 70. Nie, ale mówimy o tych, którzy deklarują, że pójdą na wybory i spośród nich jest duża. Jest duża grupa jest osób, które deklarują, że nie wiedzą, na kogo będą głosować. I to, co mówił przed chwilą Łukasz o tych zmianach systemowych, o tyle jest trafne, że one są niezbędne, ale o tyle nietrafne, że bez zmian tych personalnych w państwie to trudno będzie mówić o tym, żeby te zmiany systemowe wprowadzić i przeprowadzić. W związku z tym myślę, że cała uwaga opozycji powinna być skupiona na tych, którzy nie są jeszcze zdecydowani, na jaką partię będą głosować. Tam widziałem profesora Klińskiego, nie wiem, czy jeszcze jest. Profesor, jak rozumiem, zapamięta, ile głosów mu przysporzyłem tym przedstawieniem, ale zwróćmy uwagę, że opozycja czy na plan pierwszy wydobywa pana profesora, czy na planie pierwszym są sprawy smoleńskie, czy wszystko jest równolegle, jednocześnie robione, cały czas jest w tym zaklętym w sondażach, w tym zaklętym kręgu 1/3 głosów, mniej więcej, tak różnie to w różnych badaniach wygląda. Ci niezdecydowani w tej chwili, ci, którzy deklarują, że nie wiedzą, na jaką partię oddadzą głos w najbliższych wyborach, oni zdecydują o wynikach najbliższych wyborów. I to zresztą stawia w bardzo trudnej sytuacji media i już nie przedłużając, bo chcę oddać głos panelistom, nie przedłużając co mam do powiedzenia, chcę podsunąć taki temat, czy nie widzą pułapki propagandy, w którą muszą wpaść, bo przecież właściwie druga strona to jest cała machina propagandowa służąca władzy. I czy nie ma tutaj pułapki, że my z kolei stworzymy machinę propagandową na rzecz opozycji? Jak panowie to widzą, myślę, że warto wokół tego chwilę porozmawiać. I być może ta sytuacja bardzo trudna, która nam każe trwać i walczyć, powoduje też różne ograniczenia dla wolności słowa po naszej stronie i przez nas samych te ograniczenia wprowadzane. No dam prosty przykład. Są różne koncepcje, się pojawiają na prawicy, że być może opcja niemiecka w sytuacji, kiedy kondominium się rozpada, co widać gołym okiem, że opcja niemiecka jest w gruncie rzeczy lepszym rozwiązaniem. I pewne na prawicy się takie myślenie, nie tylko u Tuska, na prawicy się też takie myślenie czasem pojawia. Zamiast, moim zdaniem o tyle nie trafne, że opcja suwerenna jest zawsze opcją korzystniejszą dla państwa i narodu. Ale pojawia się, że to jest zawsze lepsze opcja niemiecka niż opcja rosyjska. Ale o tym powinniśmy otwarcie dyskutować i rozmawiać, jeżeli takie poglądy są, a ze względu na cały układ często tego nie robimy i to jest tylko dobry przykład tego, jak sami sobie nakładamy ograniczenia wolności słowa i w debacie, co w gruncie rzeczy odwróci się przeciwko nam prawdopodobnie. Ale nie przedłużając, pytania panu zadałem, podsumowania były Rafała i Łukasza. Oddaję głos pierwszy Paweł, zgodnie z obietnicą, że teraz od prawej strony. Dziękuję bardzo. No, po pierwszej rzeczy, na ile jest niebezpieczne to, że przez swój krytycyzm wobec władzy, nazwijmy to media krytyczne wobec władzy, staną się takim naturalnym zapleczem opozycji, a pewnego rodzaju w związku z tym istnieje obawa, że nazwijmy to propagandyzacji przekazu. Mam wrażenie, że jestem chyba ostatnią osobą, która miałam tego typu problemy, bo uwagę chociażby to, jak często krytykowałem szefa opozycji Jarosława Kaczyńskiego, więc myślę, że
mam z tym problemów i to nie na tym chyba też polega. To znaczy jest tak, że wszystko zależy oczywiście od tego, jak dane medium toleruje, czy w jakim miejscu znajduje dla głosu również krytyczne wobec niego, na ile znajduje odwagi i otwarcia, żeby również w nim pojawiały się głosy krytyczne wobec linii, którą pismo ma. To jest bardzo ważne. Nie ma co udawać, że niezależność polega na jakimś pełnym obiektywizmie, że wszyscy mają wbudowane w siebie całkowite, taką przejrzysty, że dyskutujemy o mediach, które nie mają swojego własnego zdania. To jest absurd, prawda? To znaczy, nie tylko ja mam swoje zdanie, ale wszyscy, którzy zgadzają się ze mną, mają swoje własne zdanie. Co więcej, ono się przejawia przy kierowanych przez nas mediach. I problem polega zawsze na tym, na ile uwagi, na ile troski, czy takiej tolerancji poświęca się na to, żeby pokazywać też inne głosy, na ile rzetelnie, po 150 różnych wydarzeń, gdzie akurat wpływ, nazwijmy to światopoglądowy, jest, czy powinien być ograniczony, na ile rzetelnie przedstawia się fakty. To jest chyba najważniejsze i tego należy wymagać od wszystkich mediów, niezależnie od tego, jaką tutaj opcję by prezentowały. Jeśli chodzi natomiast o sprawę tej opcji niemieckiej czy opcji rosyjskiej, ja bym powiedział krótko, naszą opcją to jest opcja polska, a nie niemiecka, nie rosyjska, nie żadna inna. Łukasz wspomniał o tym, że widział, rozumiem, kolumnę Audi jadących z miejscem ładowym. Ja zakładam, że gdyby w Polsce taka kolumna jechała, niezależnie od tego, jaki rząd był, to też by była duża, gdyby tam Audi jechało, więc ja nie wiem właściwie, na rzecz czego to jest, że Węgrzy używają Audi, Niemcy też, a tak poważnie. Ta opcja polska oznacza, że niezależnie od tego, czy prowadzi się rozmowy, czy negocjacje z Rosjanami, czy jej się prowadzi z Niemcami, z każdym innym krajem, tym, co jest fundamentem, powinien być interes Polski. Rozumiem, że tutaj się z tym się zgadzam. Oczywiście cały problem polega na tym, jak my decydujemy w danym momencie, prawda? I co nam się w danej chwili opłaca. Nasz problem polega nie na tym tylko, że, czyli na tym polega zarzut do obecnych rządzących, że oni, zdarzają się im pomyłki, bo tutaj mam wrażenie, że to jest moja uwaga od tej pierwszej wypowiedzi, że on trochę mieszał rzeczy ważne i nieważne, bo to, że czy na przykład budować elektrownię atomową, albo nie budować, to nie jest taka kwestia oczywista, gdzie wszyscy się powinni zgodzić, jak ten interes nasz jest zdefiniowany. Ale w tym, że polski rząd, badając katastrofę ukraińską, nie jest w stanie znaleźć podstawy prawnej, w oparciu o którą podjął decyzję, jak należy to badać, no to jest ta właśnie rzecz skandaliczna, co do której nie ma wątpliwości, prawda? Czyli są sytuacje, kiedy jasno widać, że nie potrafiliśmy, czy przez my, w tym przypadku mam na myśli podmiot władzy, czy podmiot rządowy, kiedy nie potrafiliśmy kierować się suwerennym polskim interesem, a są sytuacje, kiedy to nie jest łatwo zdefiniować, bo nie wiadomo, czy lepiej nastawić się na przykład, na energię, wiatrową, a czy na atomową, czy na jakąś jeszcze inną, ponieważ jest to rzecz, gdzie ten wybór wcale nie jest taki oczywisty i wymaga i porad ekspertów, i zastanowienia się. Często są kraje, które się na coś zdecydowały, a potem się z tego wycofały i odwrót, prawda? Niezależnie od tego, jeżeli mogę się padnąć, tak, pytanie tylko doprecyzujące. Mianowicie Rafał mówił o tym płynięciu z głównym nurtem i jest polityka Platformy i Tuska, płyniemy z głównym nurtem, czyli z Berlinem, tak? To z głównym nurtem Unii Europejskiej. I czy to jest polityka, twoim zdaniem, korzystna, czy bywa korzystna, czy jest zdecydowanie niekorzystna? Ale, znaczy, uważam, że na tym poziomie, tutaj są, na tym pytanie, czy na tym poziomie da się tą politykę ocenić, tak? No tak, bo jeśli na przykład mówimy kwestia euro, prawda? Oczywiście z punktu widzenia, teraz nie możemy Niemcom zarzucać tego, że oni kierują się swoim suwerennym interesem, zależy im na tym, żeby kraje komunii sobie euro wprowadziły, bo to jest dla nich korzystne, prawda? Czy dla nas jest to w obecnej chwili korzystne? Wydaje mi się, że zdecydowanie obecnie nie jest korzystne. Należy nas rząd to euro wprowadził, czy wprowadził. Rząd na razie, akurat w tej konkretnej sprawie, wydaje mi się, że zrobił się stosunkowo rozsądnie, mianowicie deklaruje gotowość prowadzenia tego, de facto tego nie robiąc, więc uprawia taką politykę, retorykę na użytek europejski, że
tak powiem, powszechnie przyjętą, bo wszyscy tak ją uprawiają. I nie łudźmy się, że w czasach PiS-u Kaczyński uprawiał inną retorykę, dokładnie też taką prawdę, prawda? Czyli ogólnej potrzeby współpracy, porozumienia europejskiego i wartości Unii. Natomiast ważne, żeby na tym nie poprzestać, żeby nie skończyło się na tym, że się kto uwierzy. Tak? To trzeba oddzielić sferę retoryki i propagandy na użytek właśnie, no, nazwijmy to ogólny, od tego, co się robi. Akurat mówię, w sprawie euro nie wydaje mi się, żeby rządowi poszedł coś szczególnie w wielkościowo ludzie zarzucić. Zgodnie z tym na sytuację, zwłaszcza dotyczy sposobu badania katastrofy smoleńskiej, gdzie mam poczynienia z całkowitą katastrofą polskiej suwerenności, gdzie rząd całkowicie na wysokości zadania nie stawał. Ale znowu nie mieszają tych dwóch rzeczy, tak? Znaczy nie z faktu, że gdzieś nastąpiło całkowite załamanie, nie możemy od razu wnioskować, że gdzie indziej to nie nastąpiło. Na kończąc, myślę, że się odnosi zarówno do próby definicji tego, na czym nasza suwerenność polega, jak i do tego, na czym polega niezależność mediów, jak na tym funkcjonować, to myślę, że trzeba się kierować przede wszystkim taką roztropnością i zdrowym rozsądkiem. To oczywiście jest formą ogólną i nie zawsze tak samo jak w ogólnej suwerenności wiadomo, na czym to polega, ale prawdę powiedziawszy, lepszej rady nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jacek, bardzo proszę. Pytanie Krzysztofa o zagrożenie propagandowe. No, ono oczywiście w jakiejś mierze istnieje. Zresztą prawica polska, ta medialna, jest w pewnej pułapce, ponieważ no, jej losy i, że tak powiem, sprawa zatrudnienia często jest niezwykle zbieżna, zazwyczaj jest zbieżna, czy bywała zbieżna z cyklem politycznej koniunktury. Znaczy, jak prawica była, to była praca. Później tych ludzi wyrzucano, później znowu wracali. Więc to też budowało taką sytuację, no, nieszczęsną dla wszystkich, także dla tej prawicy medialnej, bo ją w sposób nadmierny często polityzowało. Budowanie własnych mediów jest tutaj pewnego rodzaju wyjściem z sytuacji. Chodzi o to, żeby była stabilna i żeby można było kształcić młodych dziennikarzy. Bardzo ważny czynnik istnienia mediów niezależnych, że kształcimy młodych dziennikarzy, to dziennikarze nie uczą się zawodu na studiach, tylko uczą się w redakcjach. To jest bezcenne. Każdy, kto był uczestnikiem w mediach publicznych, a ja byłem, wie, jaki to jest problem z kadrami po prostu, z ludźmi nieskażonymi tamtym myśleniem, czyli grającymi na po prostu przetrwanie, a nie na nowego szefa. To też jest pytanie, czy my uznajemy, że sytuacja w Polsce, zwłaszcza po Smoleńsku, jest nadzwyczajna. No jednak uznajemy. To ma jakieś konsekwencje. To ma jakieś konsekwencje. Wszyscy, myślę, jednak posunęliśmy się dalej. Tu obecni w swoich deklaracjach, autodefinicjach, niż byśmy kiedyś przypuszczali. To też jest związane zresztą z szerszą zmianą mediów. Co innego tygodniki opinii, co innego dzienniki informacyjne, czy gazety codzienne tego starego typu. Pytanie o opcję niemiecką. To jest ważne pytanie. Sądzę, że między nami możemy jednak powiedzieć sobie, że są dyskusje, które się najpierw toczy wewnątrz, a gdzieś tam potem na zewnątrz. Od tego są salony, od tego są właśnie grupy środowiskowe. No i wszystko zawsze trzeba, tak powiem, dawać od razu na okładkę. No, nie ukrywam swojej krytycznej opinii o książce Piotra Zychowicza, Partii Wędrówek. Uważam, że jest to dyskusja seminaryjnie zasadna, natomiast no, najmniej dziś Polakom potrzeba odstresowania ofiar wojennych i szukania skojarzeń z Hitlerem czy mordercą, że to jest najmniej dziś w Polsce potrzebne. Więc myślę, że takie pewne dyskusje, one powinny najpierw gdzieś tam dojrzeć, powinny być opłukane wewnętrznie. No, od tego są poważne instytucje społeczne, takie jak salony. Jeszcze tylko krótkie uwagi. Myślę, że też musimy mieć świadomość, że to, że my budujemy media, też jest związane z pewną pułapką oddawania pola tych mediach głównych. Siłą rzeczy zdejmuje energię, zdejmuje presję, odbiera też argumenty i to też jest taka konsekwencja, że budujemy swoje telewizje, ale siłą rzeczy z tych głównych się wycofujemy. I to jest, myślę, gdzieś tam niebezpieczne. Uwaga jeszcze do Łukasza. System czy ludzie? Oczywiście zmiany systemowe są potrzebne, ale bez ludzi tego się nie zrobi.
że ta twoja uwaga o tym biznesie, o klasie średniej, tak? Biznes. W Polsce sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że najbardziej taka energiczna część, przynajmniej do młodego, średniego pokolenia, no jest związana jednak z kapitałem zagranicznym. I ona tych takich amerykańskich instynktów jest pozbawiona. Dla niej sukces państwa francuskiego jest często ważniejszy, bo im daje awans w tych korporacjach, im daje pracę, im daje prosperity, a nie sukces państwa polskiego, który jest potencjalnym zagrożeniem, ponieważ to państwo może tu narzucić reguły tym korporacjom, z którymi ci ludzie są związani. To jest bardzo ważny problem. I to, co robi Orban, on nie kopiuje takich właśnie troszeczkę ideologicznych, rozwiązań, tylko zawsze zastanawia się konkretnie, co warunkiem danego kraju jest dobre. I to jest ta droga. No tutaj nie ma złotych. Tak jak przyjeżdżają, prawda, dziennikarze zachodni z renomowanych pism, stają w obliczu polskiej sceny politycznej i są jak dzieci we mgle. No, postkomuniści, to jest jakaś lewica, prawda, na prawicy szukają wolnorynkowości, znajdują solidaryzm, no to się wszystko mieszka. Prawda? Kopiowanie tych pojęć zachodnich jest tutaj właśnie, myślę no, dużą pułapką. I na koniec też może, żeby tak optymistycznie zabrzmiało, no Węgry. Grzegorz Górny, który świetnie zna Węgry, jego żona jest Węgierką z Rusi Zakarpackiej już porodu, opowiadał mi niedawno, że gdy w 2005-2006 roku jeździł na Węgry, to słyszał od Węgrów: Polacy wspaniały naród, powstali przeciwko postkomunizmowi, budują nowe państwo, nie dali się, prawda? Polacy to jest naród, a Węgrów już nie ma, Węgier już nie ma. Za chwilę koniec naszej tysiącletniej historii. A dziś mówię jest odwrotnie, tak? W Polsce słyszy, Polaków nie ma, Polska się kończy i tak dalej, a dzieli tę sytuację ledwie 7 lat, więc ta sytuacja jest taka płynna, labilna i w bardzo krótkim czasie bardzo wiele może się wydarzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie chcę oczywiście ingerować w to, co powiesz, ale mam jedno pytanie, jeżeli pozwolisz do siebie, mianowicie mówisz i moim zdaniem bardzo słusznie, że trzeba trafiać do nieprzekonanych, przekonywać nieprzekonanych i tak dalej. Jak chcesz to robić w swojej telewizji? Robić przyzwoitą telewizję. To znaczy, zadaję dwa pytania, które się z tobą łączą. Pierwsze pytanie dotyczyło, czy nie grozi nam popadnięcie w taki ton trochę propagandowy. W słusznej sprawie, ale jednak propagandowy. To wszystko trochę zależy od definicji stanu rzeczy, w jakim się znajdujemy, sytuacji, w jakich my się znaleźli. Ta nasza dyskusja mówi mankament taki fundamentalny, to znaczy jest zbyt ogólna. Trzeba by się skoncentrować na konkrecie, wtedy pewne rzeczy by łatwiej wychodziło. Tak to by troszkę poniemy ogólnikach, ale wracając do rzeczy. Jeśli zdefiniujemy sytuację w tej chwili w Polsce jako absolutnie krańcową, taką, gdzie właśnie musimy w tym momencie, teraz, ostatecznie zmobilizować się, to jest Armagedon, bo jak nie, to już utracimy suwerenność, no to wywołuje pewnego postawy takie walki i wtedy umierają media. Znaczy umierają, no bo jeżeli jest front, no to co, to tam milczą muzy, prawda, no i czy tam nie trzeba żałować róż, czy jak to tam jeszcze kto mówił. Na szczęście tak nie jest. I ja uważam, że nadmiernie się eksponuje, że taką ostateczność tej naszej sytuacji. To znaczy, żyjemy w realnym zagrożeniu, to prawda. To nie jest tak, że, ale nie jest tak, że stracimy tą suwerenność ostatecznie. Będziemy, no, wyrzekamy się, rezygnujemy. Ja bym się nie zgodził z tym, co Paweł powiedział, mój szef w tygodniku, na temat tego, że ta polityka tego naszego rządu nie jest aż taka straszna. Ona jest fatalna, zupełnie fatalna. Bo ja nie wiem, czy on w pewnym momencie, jeżeli tylko będzie mocniejsza, że jeżeli nie będzie mocniejsza presja, czy ten rząd nie przystąpi do Unii Walutowej. Co więcej, jestem przekonany, że przystąpi. Bo jeżeli widzimy tyle rzeczy, które on podpisał, no to, to o czym wspomniał Józef Korzeł, o tym patencie, który odrzucony został przez Hiszpanię i Włochy, który niesie dla nas potworne konsekwencje finansowe, to nawet Deloitte na zamówienie gospodarki wyliczył, że tam w sporej prawnie perspektywie, ale już kosztowało 70 parę miliardów
prawda? No to to już mówi strasznie dużo, a tradycja uważam, że jest bardzo niedoszacowane. Nie trzeba było to wpisywać. Podpisano to, bo chodziło o to, żeby mieć personalne, dobre relacje z panią Merkel i w ogóle, żeby wpływem europejskim, ale wpływem europejskim nie jako kraj, tylko jako politycy indywidualni, którzy chcą robić karierę na salonach europejskich. Ja będę się zajmował, bo tutaj akurat to nie będzie twórcze, jeżeli ja będę, bo tu wszyscy raczej mają bardzo negatywny stosunek do polityki tego rządu, więc nie będę się zajmował tym, że od początku ta polityka stała się zakładnikiem walki partyjnych, ambicji indywidualnych, a więc no, zatraciła ten element racji stanu. Ale mimo wszystko to nie jest taka sytuacja, ciągle ostateczna to jest sytuacja w wielu momentach, znaczy, którą postępuje nas w gorszym położeniu, możemy z tego wychodzić. Co więcej, w ogóle żyjemy w pozwolnie niestabilnej sytuacji, w ogóle w każdym myśli. Dlatego stwierdzenie na przykład w tej chwili, że może trzeba postawić na Niemcy. Jakbyśmy w ogóle stracili wszystko i teraz tylko komu się poddamy, Rosji czy Niemcom, to jest moim zdaniem jakimś postawieniem sprawy, zastanawiam się, jak to ogólnie nie powiedzieć, niewłaściwie. Bo w polityce tego nie ma takiego dylematu. Nie najechały nas dwie armie i dwie, nie ma to powodu. W Europie rozsądni ludzie prowadzą swoją politykę, prowadzą na zasadzie zmiennych koalicji. Nam proponują Skandynawowie, Szwecja cały czas nam proponuje wspólną politykę, którą odwalają ci nasi rządzący. Proponują nam Anglicy wchodzenie w pewne wspólne z nimi alianse w konkretnych sprawach, które nas będą interesowały. Tylko, że płynięcie w głównym nurcie, jak to na własnej zauważeniu, to zawsze podkreślam, to nie jest zła polityka, to nie jest polityka, to jest nierobienie polityki. Płynięcie to nie jest polityka, to jest uleganie presji. Ale mówiąc to wszystko, nadal nie twierdzę, że Polska była jest w trudnym położeniu, bo na co by pisać, zwłaszcza w perspektywie tego naszych oczekiwań, ale to nie jesteśmy pod murem, nie trzeba się zbroić, nie trzeba naszym wyzwaniem podstawowym, nie powinno być w tej chwili chodzenie na strzelnicę. To się przekłada bardzo mocno na to pytanie o media. Dlatego, że odbudowanie naszej suwerenności to jest również odbudowanie naszych instytucji właściwie działających, a więc również mediów. To nie jest ich upartyjniane, to oczywiście każdy z nas ma jakieś tam sympatie i to są oczywiste, gdzie nasze sympatie w tej chwili robią, my doskonale wiemy. Ja mogę to powiedzieć, ale nie muszę i tak wszyscy doskonale wiedzieć. Natomiast wszyscy jesteśmy przeciwnikami tego status quo, które jest, a więc jesteśmy zwolennikami opozycji. I ja zresztą uważam, że wbrew pozorom, bo Łukasz powiedział, że nie ma takiego znaczenia, że przyjdą inni ludzie się postawiają, nie ma fundamentalne znaczenie. Bo ma znaczenie tego, że buduje alternatywę. Demokracja polega na alternatywie, na tym, że jest się do kogo odwołać. Jeżeli jest opozycja realna, jeżeli są dwie siły walczące, to one się nawzajem kontrolują. W Polsce tego nie ma. Opozycja jest delegitymizowana przez establishment, wypychana, to jest ta cała sytuacja. Ja nie mam takich złudzeń, że przyjdą wspaniali ludzie i oni to zmienią. Nie. Oni będą inni. To już prowadzi tą zasadniczą zmianę. Prawda? Ale na końcu pytanie, media na tyle rzeczy powinny mieć dystans pewien do walki politycznej. Powinny właśnie walczyć o pewne standardy. To jest odpowiedź, jak chcę przekonać. Chcę pokazać, że można się trzymać standardu. Że na przykład nie ma powodu deformować wypowiedzi swojego nawet przeciwnika, tylko próbować polemizować z tym, co on chciał powiedzieć, a nie z karykaturą jego poglądów. Nie ma powodu, żeby pobijać argumenty drugiej strony, ale się nad nimi zastanawiać, pokazać to. Nie ma powodu, żeby nie prowadzić realnej debaty i żeby nie rozważać realnych wątpliwości, które mamy, prawda? W różnych sprawach, na przykład sprawa Smoleńska, ja na przykład nie mam tego zarządku, ja nie mam żadnej pewności w tej sprawie, poza jedną. Ta władza zupełnie nie zdała egzaminu w tej sprawie. Tą pewność mam, to jestem 100% tego pewny, do tego stopnia nie zdała ta władza, ten establishment, że na to powinni odpowiedzieć, żeby był jakiś ład w kraju, powinien to być przeciwdziałanie. Ale to wcale nie oznacza, że wiem, że tam był zamach, bo nie wiem tego, że zakładam prawdopodobieństwo.
i wielu innych rzeczy nie wiem. I to druga strona próbuje polaryzować tak, taką, stawiać takie, tak mówimy bardzo ogólnie, a ja myślę, że nas trzeba zbronić, a w każdym razie mnie trzeba zbronić, ja chciałem strasznie przeprosić, bo ja chciałem na tym skończyć, wyjść, bo jest jeszcze sporo spraw do zrobienia w związku z tym, co teraz robię, chciałbym bardzo przepraszać. Przeprosić, podziękować. Ja się oddalę, na pewno moi koledzy będą dyskutować. Beze mnie nawet bardziej szwabo, bo nie będą nas rozproszeni. Dziękuję. Zostaje swoim wezwaniem, żeby na szczytnie chce jeszcze nie chodzić mimo tej sytuacji. A jakie jest wezwanie Radia Wnet? Krzysztof Słowacki. Muszę powiedzieć, że nie wierzyłem w to, że dożyję do takich czasów, które będę bardziej radykalne niż w Wysokiej. Dlatego, że tak, po pierwsze rano dzisiaj zadzwoniłem do Wojciecha Cejrowskiego. Wojciech Cejrowski miał być w poranku wnet, powiedział, że nie będzie, bo żeśmy tam nie skomunikowali się poprzedniego dnia i powiedział, ale nie mogę przyjechać, bo jadę na Strzemnicę. Po drugie uważam, że i zgadzam się z twierdzeniem, że nie stoimy pod murem, ale jesteśmy każdego dnia bliżej tego muru. Tak? To znaczy sytuacja nie zmienia się, ta geopolityczna, sytuacja wewnętrzna nie zmienia się na korzyść dla nas, tylko na niekorzyść, więc znajdujemy się coraz bliżej tego muru i tutaj padały szlachetne słowa na temat budowy klasy średniej. To właśnie klasa średnia teraz coraz bardziej przegrywa, coraz bardziej ubożeje, coraz ma mniejszą siłę nabywczą i coraz mniej możliwości działania, więc dlatego jest oczywiście bardzo miłym postulatem, że ta klasa średnia powinna być budowana, że biznes jest najważniejszy, ale wydaje mi się właśnie, wrócę tutaj do słowa, którego użyłem, myślałem, że moi koledzy też będą go używać, czyli do słowa solidarność. To znaczy, to jest tak, że bez, jeszcze raz powtórzę, tak, że bez odrodzenia w sobie poczucia solidarności nie zbudujemy, nie mamy szans na budowanie suwerennej Polski. I słowo polemiczne do Łukasza, mianowicie Łukasz stwierdził, że zmiana systemu potrwa kilkadziesiąt lat, czy może potrwa, jest to długi proces. Nie ma tak długiego czasu, tak? To właśnie my powinniśmy dzisiaj, i to jest też jeden z tych motorów działania właśnie czwartej władzy, my powinniśmy pytać polityków nie o to, czy wygrają, bo proszę pewnie, że wygrają, tylko co zrobią następnego dnia, bo bardzo często w momencie, kiedy wygrywamy, zaczynamy przegrywać, bo nie wiemy, co mamy zrobić, tak? Dyskusje takie, jakie są teraz, są konieczne, bo powinniśmy odpowiedzieć na pytanie o rację stanu, ale też powinniśmy odpowiadać na pytanie o to, jak powinna wyglądać polska gospodarka i jak metodami właśnie systemowymi uruchomić te mechanizmy nie tylko naprawiania Rzeczpospolitej, ale uruchomiania tej energii, w którą wierzymy, że ta energia jest, bo jeśli tej energii nie ma, to suwerenności nie uda nam się obronić. Jeszcze jeden symbol suwerenności. Znaczy, kraj jest suwerenny, dopóki ma bank centralny zdolny do emisji pieniądza. Jeżeli przestanie być taki bank centralny zdolny do emisji pieniądza, traci swoją suwerenność, a Bronisław Wittstein powiedział, że nie ma czołgów ani tutaj, ani wojska, ani czołgów. Grecy też nie mieli czołgów, Włosi nie mieli czołgów, Cypryjczycy nie mieli czołgów, a jednocześnie w pełni mogli przed Luzgrad stanąć i powiedzieć sobie, nie jesteśmy u siebie, tak? Nie rządzimy we własnym kraju, oby nam się to nie zdarzyło. To jak się sytuujesz między opiniami Bronka i Krzysztofa
Ja muszę przyznać, że jestem o tyle zadowolony z tej dyskusji, bo znowu udało mi się wyróżnić, to znaczy tym razem optymizmem. Trafiłem na jakieś grono niepoprawnych pesymizmów o wszystkich oczywiście. O tyle jestem bezradny, bo pesymista ma zawsze rację, bo w sprawach ostatecznych wszystko kończy się śmiercią. Tylko optymista wie, po co żyje. I to jest ta zasadnicza różnica w postrzeganiu świata. Mi się wydaje, że my mamy powody do optymizmu już niezależnie od charakteru sposobu patrzenia na tą rzeczywistość. A proponuję takie dwa bardzo krótkie eksperymenty. Jeden socjologiczny, drugi psychologiczny. Krótkie, 30-sekundowe. Jeden polegający na tym, jak się dzielą Polacy. Przecież Polacy nie dzielą się na tych, którzy kochają Polskę i tych, którzy nienawidzą Polskę. To jest nieprawda. Nie ma wielu osób, którzy nienawidzili Polski. Może są takie grupy, jest paru świrów, tam się wyłupali, tak, jakiś posłów bezkich i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, Polacy dzielą się na taką silną grupę patriotyczną, tam zostanie 30-40% społeczeństwa i tych, którzy mają sprawy publiczne w nosie. Ale ci drudzy nie mają swojej kieszeni w nosie. I to jest właśnie źródło optymizmu. Bo Donald Tusk adresował do tych drugich przesłanie. Dlaczego ich przekonał? Bo miał środki przekazu powiedzieć, jak będziecie patriotami takimi jak tamci, to nie będziecie mieli co jeść. To jest taka scena jak z rozmów kontrolowanych Kęcińskiego. Zobacz, co ten pan czyta, tak? Czyta Trybuna, a ty zobacz, co ta czyta, nie będzie co jeść, ona czyta Tygodnik Solidarność. To jest ta forma przekazu. Tylko problem polegał na tym, że my nie mieliśmy sposobu powiedzenia, że jak nie będziecie patriotami, to też nie będziecie mieli co jeść. A dzisiaj już mamy ten sposób powiedzenia. To jest ta różnica. Że jeżeli będziecie wybierać polityków, którzy są złodziejami, to was okradną. Jeżeli będziecie wybierać polityków, którzy zdradzają, to was zdradzą. Jest bardzo silny sposób przekazu, przepraszam, do elementów, do ich kieszeni. Również, tak? Czyli jest zakładając, że przy równej narracji równo dzielą się siły, to my tą samą narracją docieramy do połowy tamtych ludzi. Ale oni nie mają tego, co my mamy. Nie mają tych 30-40% patriotów. I to jest nasza zasadnicza przewaga. My nie mogliśmy skorzystać, przekonać tej połowy Leninów. Nie mogliśmy do nich dotrzeć, bo nie mieliśmy czynu. A ta sytuacja dzisiaj się diametralnie zmienia. I oczywiście można powiedzieć, że ta przewaga jest ciągle 10 do 1 w niektórych środkach przekazu. I to jest teraz ten drugi eksperyment, że większość Polaków ufało opozycji, a przynajmniej nie ufało władzy. Bo siła przekazu, jeżeli jest jakikolwiek przekaz, jest po stronie prawdy. To nie jest idealizm. To jest typowa socjologiczna, psychologiczna prawda zawarta w każdym z nas. Bo człowiek, który biegnie w ciemnym lesie, potrzebuje wiedzieć, gdzie ma przeszkody. I ten, kto mówi mu prawdę, słodyżą się nie rozbije. To jest utrwalone w nas atawistycznie. My potrzebujemy prawdy nie dlatego, że jesteśmy romantykami, tylko dlatego, że chcemy przeżyć. I kiedy ludzie widzą tę sprawę, kiedy dostają możliwość alternatywnego sposobu dotarcia do prawdy, to wtedy wybierają prawdę. Oczywiście zawsze jest grupa matołów, która jest na to odporna, ale to wszystko działa na zasadzie odchyleń standardowych. Tak? W tej głównej grupie, w tej głównej grupie przeciętnej jesteśmy w stanie do znacznej grupy ludzi dotrzeć, mając środki przekazu. Nawet mniejszy, ale mając metody dotarcia. Stąd wynika mój optymizm, a nie z tego, że ja zakładam, że tu ktoś przyjedzie na białym koniu i nas zdarma. To my przyjeżdżamy na białym koniu, proszę Państwa. Państwo i my. To my przyjeżdżamy na białym koniu. To pozwolę sobie na wstęp, tym razem pesymistyczny. Mianowicie chciałem zwrócić uwagę, że wybory w 2007 roku odbywały się w sytuacji, kiedy prawica miała duży wpływ na media publiczne, czyli sposób dotarcia był przy całym szacunku dla inicjatyw niezależnych o wiele większy, szerszy kanał niż jest w tej chwili i ja bym trochę przestrzegał przed takim chyba optymizmem, jaki zaprezentowałeś w tej sprawie i radziłbym przeanalizować tamtą sytuację, żeby z niej wyciągnąć wnioski i wyjść z ciosem, a nie ze złymi skutkami. Nie oddam głos, jedno zdanie, tak to może zrobimy tak, nie oddam głos do komentarzy,
podsumowań, to dwa głosy takie nadprogramowe. Jedno zdanie Jacek Karnowski, a później Józef Orzeł, który tutaj sygnalizował, że poczuł się skrzywdzony przez pewne wypowiedzi dyskutantów, czy zahaczony i chce odpowiedzieć. Szanowni Państwo, sądzę, że ważna uwaga, że przy tych wszystkich procesach, których jesteśmy świadkami, przy tym rzeczywiście przełamywaniu się atmosfery, my musimy bardzo mądrze podchodzić do osób, które zmieniają front i z tamtej strony przechodzą do tej. Ja myślę, że to jest coś, co bardzo szwankuje i co bardzo trzeba poprawić. I że mówimy o przekonaniu, o przekonywaniu nieprzekonanych, to jest elementem tego wyzwania zbudowanie takich ścieżek, żeby ci ludzie, którzy przychodzą, nie tylko żeby płacili koszt, bo muszą zapłacić koszt negacji swoich poglądów, ale żeby nie musieli płacić kosztów upokorzenia. To jest jakby apel do nas wszystkich, zwłaszcza do ludzi, no mediów tej strony, żeby widzieć w tym wzmocnienie, a nie okazję do rozdawania ciosów. Dziękuję bardzo. Józef, bardzo. Czuję się skrzywdzony, tylko niezrozumiały przez Pawła Wyszyńskiego. I to, co powiedziałem w sposób opisowy, powiem teraz w postaci prostej tezy. Jeśli te działania rządu będą kontynuowane, to staje się coraz bardziej prawdopodobne, że nie będziemy mieli ani gazoportu, ani elektrowni atomowej, ani nowych elektrowni tradycyjnych, ani takiego wydobywania łupków, które byłoby poważną korzyścią dla kraju, w wyniku czego pozostaniemy w bardzo mocnej zależności od Rosji, jeśli chodzi o prąd, gaz i ropę. I to się sprawdzi w ciągu roku. Tym razem od Łukasza, zwłaszcza że był wątek rosyjski. To rzeczywiście tym razem krócej. Otóż najpierw się odnoszę do tego, co powiedział Tomek Sakiewicz o tym, że jesteśmy w stanie, mówiąc o mediach niezależnie, że jesteśmy w stanie docierać do dużej grupy osób i że to spowoduje, że jakaś część tych osób, które się chwieją, które mają wątpliwości, da się przekonać, że nie zapragnie prawdy. Otóż ja tutaj znów muszę być malkontentem, nie podzielam Twojego optymizmu. Oczywiście uważam, że to jest dobry kierunek. Natomiast pamiętajmy o tym, co wielokrotnie tłumaczył profesor Zbertowicz między innymi, mówiąc o ogromnych psychologicznych kosztach przełamania się. Jeżeli ktoś żyje w zaprzeczeniu i wierzy w wersję, że jest świetnie od 2007 roku, to przekonanie go, że może jednak nie jest tak fajnie, a może nawet jest całkiem źle, może nawet trzeba zacząć coś z tym robić, może zająć no, co najmniej drugie tyle lat. Ponieważ koszt psychologiczny przełamania się, przyjęcia wersji prawdziwej rzeczywistości jest ogromny. No to przypomnijcie sobie Państwo, ci, którzy pamiętacie pierwszą część Matrixa i tę symboliczną scenę, kiedy Morfeusz daje Neo do wyboru dwie kapsułki, tak? I zawsze można się jeszcze cofnąć. Jeżeli weźmiesz niebieską kapsułkę, to nie będziesz nic pamiętał, bo budzisz się w sztucznym świecie w swoim łóżku, ponieważ koszt wyrwania z Matrixa jest olbrzymi. Tam masz normalne życie, normalny świat, pracujesz w tej korporacji, a tutaj wpadasz w jakąś oślizgłą, z jakiejś oślizgłej masy, wypadasz do silnej wody, nagle jesteś odtłuczony, obolały i coś strasznego się z tobą dzieje. Więc to naprawdę jest trudny proces, trudny i długotrwały. Jest kwestia biznesu, Jacek Karnowski o tym mówił, żeby rozumiem to tak, żeby no, nie liczyć za bardzo na tę klasę średnią, czy może nie liczyć na biznes, bo ludzie, którzy powinni go robić, tak naprawdę są wynajęci do pracy przez przede wszystkim zachodnie koncerny. No to jednak nie jest do końca prawda. Mam przekonanie bardzo głębokie, że o ile być może to jest prawda, jeśli chodzi o pokolenie powiedzmy 20 do 30 lat, to już starsze pokolenie jest całe mnóstwo ludzi, którzy jakoś próbują wiązać koniec z końcem, robiąc swój mały biznes i dla nich sytuacja, w której państwo ich po prostu niszczy i ma wielką przede wszystkim dowolność tego niszczenia, znaczy jest całe mnóstwo przepisów, które mogą być wykorzystane, ale nie muszą. To zależy wyłącznie od decyzji urzędnika.
Jeżeli zdecyduje się je wykorzystać, to może taki biznes w zasadzie w ciągu kilku tygodni zniszczyć, zamknąć, zrujnować ludziom życie. Taka sytuacja jest trudna do zaakceptowania. I to są ludzie, którzy mogą nie być specjalnie zainteresowani biznesowymi hasłami, ale na pewno są zainteresowani tym, żeby ktoś zaczął wreszcie szanować ich pracę. I wreszcie ostatnia sprawa, która chyba wywołała najwięcej sporów, to jest ten dylemat ludzie czy system. Ja powiem tak, dla mnie jednak system, przede wszystkim system. Dlaczego? To bardzo łatwo wyjaśnić. Oczywiście stworzenie projektu przebudowy systemu jest dużo trudniejsze niż wystawienie krótkiej listy zaufanych towarzyszy partyjnych. Ale jeżeli się nie przebuduje systemu, to po kolejnej zmianie władzy musimy zakładać, że taka zmiana nastąpi, wszystko wróci do stare koryto, po prostu. To jest dokładnie to, co się stało w 2007 roku. No system nie został zmieniony. Oczywiście można się sprzeczać teraz, czy było wystarczająco dużo czasu, czy nie, ale ponieważ nie został zmieniony, więc no, łatwo było wrócić do starego układu. Trzeba stworzyć, zmieniając system przede wszystkim, taką masę krytyczną, żeby on już nie był w stanie po zmianie władzy fajknąć z powrotem w poprzednią starą stronę, żeby nie był w stanie wpaść w stare koryto. Dlatego ja tak ogromnie duży nacisk kładę na zmiany systemowe. Co więcej, muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście nie są atrakcyjne propozycje personalne, naprawdę. Dla mnie atrakcyjne jest to, żeby mi ktoś pokazał, że umie zmienić system. To jest ważne. I wreszcie zupełnie ostatnia sprawa dotycząca już mediów. No ale to ma osobowo z tym ktoś, to jest ktoś. Bez towarzyszy nie zmienisz systemu. No kto ma zmienić system? Leżysz na białym dywanie, czy kto ma? Atrakcyjne to, jaki program zmian przedstawia, obojętnie kto. Obojętnie kto. Ponieważ... I tu przechodzę do... Tak, no niestety, proszę Państwa, ja się zdaję sprawę, że moje poglądy nie zawsze promują biznes. I teraz przechodzę do pytania, które zadał Krzysztof, bo ono wydaje mi się niezwykle ważne, jak uniknąć tej pułapki stania się propagandistą opozycyjnym. No to jest moim zdaniem bardzo proste. Trzeba pilnować poglądów, a nie ludzi. I to jest też przy tym Krzysztof Krzysztofie. Poglądów, a nie ludzi. Dlatego ja taki nacisk kładę nie na to, kto, tylko na to, co. Dziękuję bardzo. Myślę, proszę Państwa, że jeżeli słowo system zamienimy słowem prawo, to różnic aż tak dużych nie będzie, dlatego że to, co ma wymuszać dobre funkcjonowanie, czyli suwerenność władzy państwowej, to jest prawo, które ją obowiązuje. I wtedy niezależnie od zmian personalnych, prawo będzie wymuszać pewne reguły postępowania w państwie, w rządzie, w samorządzie, w instytucjonalnym, w tym obszarze, w którym się poruszamy. Prawo, bardzo proszę. Można prosić o chwilę ciszę. Postaram się naprawdę skreślić. Wiem, że wszyscy są zmęczeni, ale i tak cieszę się, że Państwo tak licznie nadal tutaj są. Mimo zmęczenia niewątpliwego. Krótki ad vocem. No, dla mnie jednym z takich dziennikarskich probierzy było przez 20 lat historia takiego zupełnie skandalicznego prawa istniejącego u nas, że minister finansów po uważaniu może każdej dowolnej osobie fizycznej bądź prawnej umorzyć podatek. To w końcu weszło sprzeczne z dyrektywą europejską o pomocy publicznej, ale o ile mi wiadomo, nie wprost funkcjonuje nadal. I każdy, kto szedł do władzy, wiedział, że to jest złe, że to jest w ogóle skandaliczne, że to jest Kongo, prawda, niecywilizowany kraj, ale każdy, kto dochodził do władzy, uświadamiał sobie, jakie to jest cholernie niepożyteczne. Że my teraz, jak mam mojego ministra finansów, to ja swoim sponsorom mogę go umarzać. I myślę, że to jest konkretny przykład tego, o czym powiedział Łukasz, po prostu. Jeśli ktoś sądzi, że weźmiemy fajnych, patriotycznych, uczciwych, prawych Polaków, postawimy w różnych miejscach i to wystarczy, to ja się zgadzam, Łukasz, to nie wystarczy,
ponieważ system ma taką moc korumpowania, że święty Franciszek z Asyżu, no może by wytrzymał, ale musiałby długo walczyć ze sobą, a niestety tych świętych Franciszków niekoniecznie mamy w cały legion, prawda? I zresztą już, żeby nie wchodzić, wiele przykładów było i ciągle jakiegoś mamy przykłady, prawda, gości, którzy stronę zmieniają nagle z różnych przyczyn. Natomiast dobrze, że Krzysztof rzeczywiście wspomniał o tym dylemacie, który myślę wszyscy mamy, bo to jest pytanie, w jakiej my właściwie jesteśmy sytuacji. Pytanie o obiektywizm dziennikarski to jest pytanie z kraju, gdzie jest normalny rynek dziennikarski, gdzie jest normalna sytuacja dziennikarza, który służy swoim odbiorcom i mechanizm tej służby nie jest zaburzony przez na przykład mechanizmy właścicielsko-sponsorskie, jak to mamy w naszych, sterowane politycznie. Ja sobie zadaję pytanie, czy można powiedzieć, że ludzie działający w prasie podziemnej przed 89 rokiem uprawiali dziennikarstwo obiektywne czy niezależne? Czy nie wiem, czy ludzie, którzy dziś na Białorusi próbują, czy nie wiem, w Rosji uprawiać dziennikarstwo opozycyjne, w ogóle nie kleić się, jakby nie ma tej kategorii w chorym systemie. I pytanie, na ile nasz system jest chory? Ja kiedyś już od dłuższego czasu słyszałem, że nie używam tej samoidentyfikacji, że jestem dziennikarzem niezależnym, chociaż się czuję dziennikarzem niezależnym. Mówię opozycyjnym, bo to mnie definiuje. Prawda jest przeciwko temu systemowi. Prawda jest siłą rzeczy antypaństwowa. O czym wiedzą nawet wiercy III Rzeczypospolitej. Przypomnę sytuację biskupa, nie pamiętam, czy którego, który przed wyborami, znaczy nie chcę nazwiska kalecieć, który przed wyborami, to jest do stracenia, prawda, przed wyborami biskup w Kazaniu zaapelował, by wierzmy ludzi uczciwych i Gazeta Wyborcza na jego wskoczyła, że agituje za PiS-em. Proszę Państwa, więc oczywiście, tak, z tej mocniejszą kompleksą, jak uczą Amerykanie. Myślmy o sprawach, nawet nie o poglądach, o sprawach, o konkretach, a nie o personaliach. Popierajmy konkretne sprawy i recenzujmy również tych, którzy dają nadzieję i obiecują załatwić te sprawy, z tego, jak oni się sprawują. W tym sensie rozumiem, że dziennikarz opozycyjny to nie jest doboż, który na pewno bije w tak marsza opozycji do władzy i zatyka sobie gębę, kiedy widzi po stronie opozycji na przykład sprzeniewierzanie się tym ideałom, które głosi, bo też no, wielu ludzi skłonnych jest przyjmować naszą sytuację jako sytuację wojenną. I na przykład, kiedy w telewizji Republika teraz przyjęliśmy zasadę, że nie chcemy się to sami nawzajem przekonywać i zamykać się w takim jakimś rezerwacie, prawda, prawicowym, gdzie wszyscy wszystko wiedzą, ale również tam się pojawimy na antenie typu osoby typu Jacka Żakowskiego czy Dominiki Bielowieskiej. Oczywiście natychmiast pana komentarzy i pewnie to tych wielu odbiorców była zdrada, hańba, ja myślałem, że to będzie prawicowa telewizja, a tam tacy ludzie się pojawiają, ja tego nie chcę i tak dalej. No, my oczywiście przyznali, ignorujemy te głosy, ponieważ uważamy, że nie na tym będzie polegać robienie telewizji opozycyjnej. I zgadzam się z Bronkiem. Trzeba przekonywać z całą świadomością, że to jest bardzo trudne. Trzeba patrzeć na Leninka, jak to kiedyś ukułem taką formułę. Lenin, który pamiętajmy, to jest też Polak, tylko że uraczony. Ale jednak Polak i trzeba go, nie chodzi o to, żeby go skrzywdzić, chodzi o to, żeby mu w mózgu rozjaśnić. Ponieważ kiepskim, bo kiepskim, ale jednak katolikiem jestem, więc zawsze do wszystkich stronników władzy, do tych, którzy ją trzymają przy stołka, powtarzam słowami Ewangelii, nawracajcie się i czyńcie pokutę, od siebie dodając, i róbcie to szybko, bo im dłużej który się będzie zastanawiał, tym pokuta będzie większa, a kto się tak długo będzie zastanawiał, to jeszcze może na przebaczenie nie załatwić. To tyle. Dziękuję bardzo. Korzystając ze swojej suwerenności jako prowadzący to spotkanie i jednak będziemy kończyć, bo widzę strojach w sali, no właśnie, ale widzę wyraźnie uczestnicy spotkania głosują nogami i myślę, że to jest pora kończyć. Po pierwsze chciałem bardzo panom podziękować i życzyć powodzenia we wszystkich ich inicjatywach.
Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę, że niezależnie od powodzenia ich inicjatyw, nie wolno nam zapomnieć o mediach publicznych. Powinniśmy naciskać, walczyć zdecydowanie o te media, bo to są nasze media, między innymi nasze. Także, chyba że, bo tu pan... Na pewno będą chętni, skoro tyle zostało. Ponieważ pan zaprotestował przeciwko moim obyczajom demokratycznym, to może rzeczywiście poświęćmy z 15 minut czasu na pytania i odpowiedzi, jeżeli państwo macie ochotę, ale nie. Tak? Dobrze, tylko chętnych jest dużo z mikrofonem. Mogę jedno zdanie tylko powiedzieć, bo część z państwa pewno wyjdzie, a chciałbym państwa zaprosić na zapoznać się z programem Maja na Polsat. Jutro tutaj Rafał cytował rozmaite święte słowa. Znam papieża Franciszka, jutro jest tutaj spotkanie z ojcem profesorem Herkulanem Antonim Brubler. Kimś, kto wiele lat spędził w Argentynie. Zna bardzo dobrze papieża Franciszka. Udało nam się zaprosić tutaj panią ambasador Argentyny, racji stanu suwerenności Polski. Argentyna na pewno nie zagraża. Zapraszam serdecznie na godzinę 20 jutro. Bardzo proszę. Kwadrans, ale bardzo krótko pytań i różnie krótki odpowiedzi, proszę. Nie krótko. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy z zwolennikiem Solidarności i opozycji. 29 września razem demonstrował Rodzina Radia Maryja, Solidarność i PiS. Teraz jaka jest sytuacja? Duda robi pod siebie i pan pisze listy do Komorowskiego i marzy o strajku generalnym. Ojciec Rydzyk atakuje Gazetę Polską i Telewizję Republika, wyciągając sprawę Wielbusa, a Gazeta Polska podgrzyna narodowość. Co państwo o tym sądzą? Ja mam pytanie do państwa jako odpowiedzi. Nie, oczywiście, bardzo. Nie. Ja tutaj skrócę, to jest krótsze pytanie. Panie prezesie, jest za tego. Może nie. A to nie najpierw pytania, a później koledzy odpowiedzą. Dobrze, skoro ja w takim razie muszę powiedzieć dobranoc, bo koledzy z Ukrainy przyjechali, dziennikarze, z którymi trzeba porozmawiać, bo chcą założyć tam koło. Więc może społeczeństwo jest na propaństwowców, na antypaństwowców, który jest bardzo mały, i na niezorientowany. I środki masowego przekazu to jest tak jak kiedyś tradycyjnie, broń masowego rażenia, a ekonomia to jest tak jak dywizje pancerne. I poziom lękozy jest naprawdę nie tak duży. W 1945 roku też myślano, że większość młodzieży się sprzedała. To nie jest prawda, ale najważniejsze jest to, co powiedział Łukasz. Jaką mamy pewność, że będziemy mieli na kogo głosować? I to do mediów jest zadanie główne. Pokazać, jacy są kandydaci, bo 70%, to co mówił Bronek, to jest 60 parę procent, nie chodzi do wyborów, bo nie wiedzą na kogo głosować. I społeczeństwo nie zdaje sobie z tego sprawy, że ma wpływ i powinno mieć wpływ na rządy, bo społeczeństwo jest suwerenem w kraju. Dziękuję bardzo. Wiemy, że 80% wie, ale jacy są politycy i dlatego nie chodzi na głosowanie. Proszę. Dobrze, to ja mam pytanie tutaj do panów jako przedstawicieli mediów niezależnych, bo mam wrażenie, że jesteście mało suwerenni, reagując tylko na wrzutki tak zwanej drugiej strony. Dlaczego tak mało naruszacie sami tematu i nie kreujecie? Dlaczego na przykład bardzo dużo było o akcji Orzeł Morze, a tak mało było o tańczeniu poloneza na... Po prostu kreujcie,
a być może stosujcie metodę, przemilczajcie to, co jest niedobre, a nie reagujcie tylko i szczekajcie po prostu. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Korcz. Chciałbym podzielić się swoją refleksją. Pozwolę sobie na polemikę z redaktorem Zienkiewiczem. Pan redaktor Zienkiewicz powiedział, że problemem polskiej prawicy, również prawicowych mediów, jest... No, już może będę się rozwodził nad tym. Sądzę, że tym problemem jest co innego. Tylko jeszcze ten drugi pan. Nasze media od kilkunastu lat. Naszą prawicę, czy tak zwaną prawicę miejscami. I jej problemem, stwierdzam to z całą pewnością, jej problemem jest koncentrowanie się na sferze obyczajowej. Media trzeciej RP, wszystkie bez wyjątku, w pewnym momencie przeżyły desant, może na przykładzie, Radio Wnet i osoba w tym radiu, pana Wojciecha Cejrowskiego. Proszę Państwa, dlaczego Wojciech Cejrowski po zmianie władz telewizji publicznej, która nastąpiła pod koniec 2008 roku, nie utraci swojego programu? Czyli proszę Państwa, zły Urbański, zły Wittstein i dobry Cejrowski. Jak długo jeszcze? Nazywam się Wojciech Kwiatek. Proszę Państwa, nawiążę do jednego bardzo charakterystycznego stwierdzenia pana Łukasza Warzechy tu pod koniec tej rundy. Wyrozumiałem, że należy zrozumieć ludzi, którzy czasem sobie troszeczkę świętego spokoju. I to jest oczywiście bardzo, bardzo słuszne, bo są ludzie pomęczeni, poturbowani. A jak się wchodzi na strukturę wolności w Nowym Jorku, to tam przed samym szczytem na ścianie znajduje się taką maksymę Benjamina Franklina. Ci, którzy zrezygnowali z odrobiny wolności dla zyskania odrobiny spokoju, nie zasługują ani na spokój, ani na wolność. Jakkolwiek jest to romantyczne, ale my jesteśmy znowu w sytuacji romantycznej. I w związku z tym, chociaż to jest prawda, tylko że nas niestety na to nie stać. W związku z tym, co odpowiedział Krzysztof Skowroński, jeżeli za plecami już jest ściana coraz bliżej, to niestety o odpoczynku przykro mi bardzo, ale myślę, że chyba się nie powinno. Raczej jeszcze raz się powitać, jeszcze raz się powitać. Można prosić trzy pytania i na tym kończymy, dobrze? Bo musimy oszczędzać naszym kolegom, żeby mogli te media niezależne rozwijać. Stąd mają szansę też odpowiedzieć na pytania. Trzy pytania, dwa odpowiedzi i koniec. Proszę. Ja nie tyle pytań, ile żądanie. Do mediów niezależnych. Łukasz Salomon, 24. Ja chciałam powiedzieć, że tak, bardzo fajnie się czyta, bo wiem, że ludzie lubią i łatwo się pisze. Raz o Sawickiej, teraz będzie pewnie o mecenasie Rogalskim, ale ja bym chciała, no wiem, że to jest trudne, ale raz jednym przynajmniej, raz na tydzień, w jednym przynajmniej z tygodniku. Coś poważniejszego, typu jak sobie radzi, jak sobie radzą na przykład części, bo chodzi o to teraz no, na Węgrzech też, ale mało o nich, prawda, o konkretach, poza tym, że chcemy mieć Budapeszt w Warszawie. Konkrety, jak sobie radzą części ze służbą zdrowia. Jak jest Rumunii z tym czy z tamtym, prawda? Żebyśmy mogli, bo rzeczywiście nie możemy się porównywać do krajów zachodnich. I jeszcze jedno. Czy nie można by znowu raz na jakiś czas jednej akcji zorganizować, akcji nie tylko wywieszamy władzy czy coś, jedna konkretna rzecz, której wymagamy od władz, dlatego, że nam się to po prostu zgodnie z konstytucją należy. Coś drobnego. Dlaczego państwo albanowscy sami potrafili coś takiego zrobić, prawda? I fantastycznie ta ich akcja się rozwinęła. Czy jeżeli macie tyle kasy, teraz telewizję, radio, nie możecie tego zrobić? To proszę. Tu i tu. Proszę Państwa, mamy tutaj przedstawicieli wolnych mediów, naszych mediów, tak? Witold Widowski, Rurociągnik. Ja wiem, na kogo głosować.
Byt kształtuje świadomość. Byt to jest gospodarka, gospodarka to jest energia. Należy pozwolić na to, co będą uważać swoimi głosami niezależność energetyczną naszego kraju. Nie w formie bełkotów na temat rozmaitych łupków czy nie łupków, natomiast w formie budowy dwóch terminali na gaz skroplonych i to dobrze zlokalizowanych, w formie nacjonalizacji fatalnie zbudowanego gazociągu jamalskiego, który zbudowała firma nie mająca żadnych kwalifikacji, który dawno należy poddać przeglądowi technicznemu i wstrzymać jego pracę, w formie wyeksponowania energetyki nazwanej energetyką geotermalną. Polska leży na bombie geotermalnej. Korzystając z okazji, bardzo nisko czoło chylę przed Sakiewiczem, który był jednym z pierwszych, który pewne tematy zrozumiał, starał się zrozumieć i w swojej gazecie promował. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam pytanie do przedstawicieli mediów, tak szeroko tutaj zebranych. Otóż pytanie jest takie, co Państwo będziecie chcieli zrobić z sytuacją, o której wiemy, że bardzo jest możliwe, że wybory ostatnie zostały sfałszowane, może nie tylko te ostatnie. Co zamierzacie zrobić Państwo jako media po to, aby następne wybory nie były sfałszowane? I abyśmy mieli gwarancję tego. Proszę Państwa, to nie jest taka prosta sprawa, ale trzeba nad tym pomyśleć. Trzeba nad tym popracować, bo jeżeli ruskie serwery nam dyktują, jak ma być, to chyba coś nie jest w porządku. A czy mamy pewność, że polskie serwery też wszystkie są w porządku? Czy nie powinniśmy tutaj rozpocząć akcji, jak mają przebiegać wybory takie, co do których będziemy mieli pewność, że nie zostały sfałszowane? A to nie jest wcale prosta sprawa i wymaga czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Tak jak tutaj jesteśmy na tej sali, w tej atmosferze, to przypomina się wrzesień 1980 roku. Pamiętam, że Państwo te zebrania, które odbywały się wtedy w całej Polsce. To mniej więcej ta sama postawa, tutaj Krzysztof powiedział solidarność. To słowo zostało tu użyte i padło oklaski. Jesteśmy, mam wrażenie, na przetępiu nie tyle zrywu, tak jak była solidarność, ale wchodzimy z powrotem w te same buty. Media, które tutaj się zgromadziły i które robią świetną robotę, są kluczem do tego, żeby ta nowa solidarność się odrodziła. Nie ta, która była oczywiście, ale ta solidarność nowego typu, gdzie będziemy razem dzięki temu, że się nawzajem komunikujemy. Jako blogger mogę tylko powiedzieć to, że siła blogosfery między innymi na tym polega, że komunikujemy się bezpośrednio, że komunikacja jest zwrotna. Jeżeli te nowe media będą potrafiły to wykorzystać, to wtedy ten cały system się nam po prostu nie oprze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pozwolę tylko z kolegą, którzy być może będą chcieli odpowiedzieć czy skomentować pewne wypowiedzi. Kto sam chciałby? Tomek, tak? Ani mówię o tej solidarności, o tym, co się wtedy. No, ja mam niezmienną w tej sprawie postawę, że przekażę sobie znak pokoju, bo można jeszcze dalej się kłócić. Ja bym sporo tych raz przedstawił, które byłyby mierząc. Tylko, że co z tego wynikło? Nic nie wynikło. Owego 29 września znaczna część tych ludzi pani wymieniła. To by byłyby Gazety Polskie. Przyjechało dziesiątki tysięcy ludzi z Spółki Gazety Polskiej. Setki transparentów, więcej niż nawet zarejestrowanych klubów ułożyli, które mogły niż podwójne, bo mamy prawie 400 klubów. I oczywiście to jest tak, że bardzo często czujemy, że ktoś nam dopieka, mimo tego, że absolutnie mamy rację. Wszyscy wiemy, jak wyglądała sprawa arcybiskupa Wielgusa. No, tylko, że dzisiaj rozpatrywanie tego
Do czego to prowadzi? To też ze skoczeniem do gadu. Więc nasza postawa jest taka, no, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Tak? To jest najlepsze, co można w tej sytuacji zrobić, bo zakładamy, że wszyscy mają tu dobre intencje, tylko nie wszyscy mają taką samą wiedzę. A co do narodowców, ja jestem bardzo za tym, żeby odrodził się Polski Ruch Narodowy. Proszę wierzyć. W Polsce chyba żadna gazeta nie da tyle swoich łamów i możliwości ludziom z Ruchu Narodowego, co Gazeta Polska, do prezydowania. Ja się tylko nie zgadzam z tym, żeby dzisiaj tworzyć odrębny obóz polityczny w oparciu o ten Ruch Narodowy, dlatego że właśnie to zniszczy tą solidarność. Że sam faktyczny, formalny podział doprowadzi do tego, że ci ludzie zaczną sobie wyszukiwać wzajemnie różnic, a wreszcie się pokłócą. Dzisiaj to samo jest przy wszystkich redakcjach. No, pokazywały się teksty naszych konkurentów, które nam bardzo dopiekały, żeby wymieniał autorów. Nie mogłoby na to nie reagować, przynajmniej nie w ostatnich tygodnia czy miesiące. Tak wcześniej może się też uczyć. No nie reagowaliśmy. Z bardzo prostego powodu. Uważamy, że po 20 latach istnienia musi być stać nas na to, żeby być troszeczkę ponad te spory. Troszeczkę ponad. Bo nie jesteśmy na linii głównego sporu i konkurencji, i tygodników, i tego, co się dzieje. I uważamy, że możemy wnieść ten pozytywny wkład, jakim jest zgoda jedność. Jeżeli Ojciec będzie potrzebował 19 maja naszego wsparcia i nas do tego zaprosi, na pewno tam przyjedzie. Tak? No tylko nie chcemy się pytać, jeżeli tam nas nie potrzebuje. I w każdej sprawie może też liczyć naszą pomoc. Pierwsze to, co zrobimy, jako konferencja prasowa Telewizji Republika na zjeździe telewizji kablowych, kiedy nam ogłosiliśmy, że podpisaliśmy umowę z telewizjami kablowymi o współpracy i że dostaliśmy porozumienie z Polsatem Cyfrowym i my mamy koncesję nadawania, czyli te kluczowe, to powiedzieliśmy, że występujemy solidarnie o to, żeby telewizja trwała, dostała koncesję na multiplexie. Będziemy to walczyć. Myślę, że nawet nie dziesiątki, a setki tysięcy były grupy Gazety Polskiej. Natomiast myślę, że te spory są w jakiejś mierze nie do uniknięcia. To jest taki etap rozwoju skokowego, takiego bardzo szybkiego. Powstało wiele inicjatyw. Myślę, że to jest taki czas, kiedy trzeba minimalizować rzeczywiście napięcia z taką pełną świadomością, że bliższa współpraca, czy jakieś takie trwalsze konspiracje nastąpią w chwili, kiedy to wszystko się ułoży, bo to też nie jest tak, że to wszystko to będzie w takim kształcie, jak nie, się zmieniało. Natomiast bardzo panu dziękuję za to pytanie o tych negatywnych akcjach, o tym krytykowaniu, prawda, chorzą może, tak? Ja myślę, że to trochę, bo to są media. Niech pan spojrzy na to, co robi druga strona. To nie jest tak, że oni nie piszą o Smoleńsku. Oni non-stop piszą o Smoleńsku. Okładka za okładką. Wprost newsów polityka. Mesjasz, samolot skrzyżowany i tak dalej. Oszołomy. Oni ciągle o tym piszą. Destrukcja drugiego obozu, przeciwnika, naznaczanie go, wyśmiewanie, podważanie jego legitymizacji i autorytetu, to są jakby w sferze medialnej, w sferze bojów medialnych, tak, a wszyscy się w tym jakoś obracamy. No, jakby podstawowe cele tamtej strony przynajmniej, tu i takie są nas tego mało, prawda? A na przykład akcja na Orzeł Morze, także myślę zasługa spora portalu polityce.pl, okazała się jednak sukcesem, że nasza kontrakcja zostało jednak trwale okaleczone. Media głównego nurtu musiały to pominąć, przemilczeć, z chyłkiem się wycofać. Nie wiadomo, o co chodzi, prawda? Przegrałem. To ma sens. Czy to gdzieś została podcięta jakaś taka akcja i chwala? To są oczywiście niepotrzebne rzeczy pozytywne, ale niech pan na to tak spojrzy, że to jest ważny element jakby sporu Polski, tak? Znaczy, kto narzuci swoje symbole, kto narzuci swoją interpretację, kto narzuci swoje myślenie, czyje akcje społeczne będą miały prestiż. Rafał Wojewicz. Ja tu chciałem powiedzieć, odnieść się do dwóch wątków, które tu padały, jeden w kilku pytaniach. Bardzo się cieszę, kiedy są jakieś uwagi co do naszej zawartości i tego, co robimy, i zawsze z pokorą się staram do takich
podzieli Pan po stolicy, nie znaczy, że zawsze je wypełnimy. Ale staramy się kreować tematy, staramy się nie być tylko reaktywni i tylko, prawda, odpowiadać. Myślę, że ten etap już mamy dawno za sobą. No, początek lat 90. to był moment, kiedy jak te słabsze pisemka jakieś prawicowe istniały, to one właściwie tylko w każdym numerze musiały się kłócić czy prostować wyborczo. A teraz to już jest jednak coraz częściej tak, że pewne tematy w debacie publicznej zaistniały silnie dzięki mediom opozycyjnym, więc myślę, że tutaj się możemy pochwalić, ale oczywiście zawsze może być lepiej i ja mam w pamięci te uwagi. Co do kwestii, mówiąc hasłowo, ruskich serwerów, to też jedną rzecz tutaj mam uwagę. Wśród obowiązków, które na nas spoczywają, w moim przekonaniu, jako na mediach opozycyjnych, niezależne od władzy, jest również pewien obowiązek ostrożności. Mamy teraz lekcję taką, że akurat człowiek, który wpuścił do debaty publicznej mema, który szalenie zaczął w sprawie badania Smoleńska i wykazywania kłamstw Anonimy i Komisji Millera, czyli który wpuścił te w oczywisty sposób absurdalną tezę o rozpylaniu hejtu, no, parę dni temu się okazuje, że jest człowiekiem już zupełnie po innej stronie. Może to są jakieś tam jego problemy, jak sam mówi, ze schizofrenią, a może te problemy zostały przez wykorzystane, a może w ogóle zostały zainspirowane. Więc jest taka metoda znana z praktyki rozmaitych służb, że wpuszcza się często przez ludzi dobrej woli tezy, które potem łatwo będzie efektownie wykazać ich absurdalność, obalić po to, żeby zarazem skompromitować wszystkich, którzy je głoszą. Dlatego, jeżeli nie mamy na coś dowodu, to nie mamy na coś dowodu. To nie znaczy, że nie należy pilnować wyborów. Są mechanizmy, które to umożliwiają i media również tu mają swoją rolę. Przede wszystkim jest to kwestia, że w każdej komisji byli mężowie zaufania i to tacy, których rzeczywiście można nazwać mężami zaufania. W roku 89 taką akcję już wykonano, to było bardzo silne, mimo że nie było zaplecza organizacyjnego, czy ono było organizowane, no, improwizowane. Więc naprawdę to nie jest tak, że my nie zauważamy pewnych rzeczy, ale często też, no, powstrzymujemy się przed projektem. Nawet jeżeli coś bardzo logicznie wygląda i bardzo jest prawdopodobne, to dopóki nie mamy pewności, staramy się tego nie ogłaszać bez dowodów. No, taka jest zasada. Dziennikarz ma często więcej wiedzy operacyjnej niż tego, co napisać może. Taka jest specyfika tego zawodu. Dziękuję bardzo, Paweł Wiśniewski. Tylko dwie rzeczy dotyczące tej reaktywności rzekomej, moim zdaniem, nazwijmy to prawicowe, niezależne, czy jak to nazwijmy, mediów. Myślę, że jest trochę inaczej, jakby popatrzeć na to, co znajdziemy chociażby, nie wiem, w Muzliku, w polityce, czy w gazecie wyborczej, to bardzo często to, jakby to powiedzieć, nasze media narzucają tematy, a tamte reagują, a nie odwrotnie. Więc wydaje mi się, że coraz częściej sytuacja w tej debacie się zmienia i coraz częściej to nie jest tak, że mamy do czynienia tylko z reakcją po tej stronie, a tam z narzucaniem i przedyktowaniem tematów, jest często wręcz odwrotnie. A rzecz druga dotycząca tych podziałów na prawicy, czy podziałów wśród mediów. Ja bym powiedział też tak, że trzeba na to spojrzeć trochę w inny sposób. No, w gruncie rzeczy jednym z głównych zarzutów, które od lat 90. były formułowane przeciwko szeroko rozumianemu obozowi Gazety Wyborczej, była pewnego rodzaju ustalna jednomyślność i jednolitość poglądów. To, że są różne wrażliwości, różne środowiska, różne punkty widzenia, to ja nie widzę w tym niczego złego. No, również oczywiście, że ten sposób to jest w sposób cywilizowany, że następuje wymiana argumentów i że te wrażliwości dochodzą do głosu, więc marzenie takiej całkowitej jednolitości bez podziału, że jest jakaś taka zjednoczona prawica ze wszystkimi środowiskami, wszyscy idą razem w jednym szeregu, no to nie jest chyba to marzenie, o które nam chodziło, tak sądzę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem podziękować serdecznie panelistom, Państwu w imieniu Kongresu Mediów Niezależnych, Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich i Klubu Rolnik i myślę, że będziemy kontynuować pewne wątki z tej dyskusji w nieodległym czasie. Dziękuję bardzo.